Witam Was w kolejnym odcinku Wędkarskich Dylematów i dzisiaj będzie test szybki, taki błyskawiczny wręcz, bo zaraz ciemno się robi. Curado MGL71XG, bardzo malutki, jest to najmniejszy z serii Curado. Pasuje też do niego szpula od Curado BFS, także to jest takie maleństwo i zobaczymy, jak to sobie radzi nad wodą. Za godzinę zachód słońca, więc się zrobi ciemno, więc mam mało czasu. Wziąłem do tego wędkę od 2 do 10 gramów, no bo jednak przynęty malutkie i zobaczymy, czy z takimi maleńkimi przynętami ten multiplikator sobie poradzi. Także zapraszam do oglądania. Curado MGL71XG. Jest też nawinięta nowa plecionka, więc wszystko jest takie do ułożenia dopiero. Ale cieszę się, że jestem w końcu nad wodą. Stawię tak może na połowę skali. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda system hamowania szpuli. Po otwarciu tutaj tej blokady pokrywy otwieracie w ten sposób, pilnujecie, żeby Wam nie wpadła do wody i macie tu cztery bloczki. Te bloczki są sterowane tym pokrętłem w obudowie i to się po prostu, ta tulejka się wysuwa lub wsuwa i po prostu mniej lub bardziej hamuje ten mechanizm. Schowałem się też, dzisiaj jest taki bardzo wieczny dzień, schowałem się po prostu za lasem. Z tyłu mam las, więc na mnie tutaj w ogóle nie wieje. To jest taki szybki wypad, żeby sprawdzić ten multiplikator. No jest taki malutki jak Dark Wolf od Surinoi, no może ciut większy. No troszkę większy może, ale tylko troszkę. Ja lubię w Shimano te ustawienia tutaj tego hamulca rzutowego, bo wtedy kciukiem bardzo łatwo można sobie tym sterować. Trochę odważniej, to jest Shimano, maślana praca, taka fajniutka. Przynętą jest raczek na 4-gramowej czeburaszce. W domu ważyłem to na wadze kuchennej, to ma 5 gramów. Zobaczyłem na Facebooku, na grupie Kanał Żerański, że naprawdę fajnie ryby brały, ale tak zwany białoryb. O, fajnie. Fajnie lata. Białoryb dzisiaj na kanale Żerańskim brał, bo jestem nad kanałem Żerańskim w Warszawie. Ale no nie wiadomo jak z drapieżnikiem. Wędkarzy żadnych. Chyba wszystkich ta pogoda zniechęciła. Ale co ciekawe, jestem w takim miejscu, że tu jest czysto naprawdę. Więc może te filmiki moje, te apele, żeby sprzątać, jednak działają. Zaraz założę. Oh, to jest jedynka, to jest wszystko, damy na zero, hamulec na zero, będziemy, no, zaczyna stukać ta szpula, już mniej się nie da, jakby przy takich ustawieniach nie plątało, to już byłbym pod wrażeniem. Idzie wiosna, zaraz będzie można założyć większe przynęty, więc jak on jest według producenta obliczony na 5,30, czyli od 5 do 30 gramów, będzie idealny multiplikator do wędki Okuma Psycho Perch. Na wodzie nic się nie dzieje. Spróbuję zrzucić za głowy. O, się zbrodziło. No ale tak jak mówię, jest na zero ustawiony multiplikator. Czyli zero hamowania i docisk szpuli rozkręcony. Mogła być trochę plecionka też cieńsza, to jest 10-funtówka, 4-splotowa. Ale przy takiej delikatnej przynęcie to już nie będę nic więcej dokręcał, bo w ogóle tym nie rzucę. To nie jest BFS. Nie, no fantastycznie. Słuchajcie, zobaczcie jaki rzut. Bez, tu jest na jedynkę ustawiony, czyli w ogóle nie hamuje, można powiedzieć. I tutaj jest, żeby tylko nie stukało, czyli na zero szpula. Pierwsze wrażenie naprawdę bardzo fajne. Teraz bardziej skłaniam się ku takim rozwiązaniem właśnie jak te, rozmiar 71. Shimano rozmiary są podawane inaczej niż gdzieś tam się przyzwyczailiśmy, bo to są podawane pojemności szpuli, chyba w jardach.
Niech mnie ktoś wyprowadzi z błędu, jeśli to nie jest prawda. Ale tak to jest. Rozmiar 71 to jest 70 yardów chyba 20-funtowej linki. Rozmiar 151 to jest 150 yardów tejże linki. Rozmiar 200 to jest po prostu głębsza szpula. 200 metrów tej linki. 300 to 300. I tak o. Tak to jest w Shimano podawane. Fajnie, że te przepisy zostały troszeczkę poprawione. Dzięki czemu przynęta sama w sobie ma mieć 5 cm, a nie jeszcze buraszką i tak dalej, więc można normalnie łowić na normalne przynęty. Bardzo fajnie to działa, ale to jest tak jak spójrzcie na moje pierwsze odcinki z SLX-em, z Shimano SLX. Tam też naprawdę ciężko było o brodę. Dlatego ja uważam, że system ośrodkowy hamowania szpuli jest dla osób początkujących zdecydowanie lepszy. No a też jak widać, im droższy kołowrotek, tym ten system jakby jest już standardem. No oprócz dajwy. Ale praca maślana, naprawdę. To jest Shimano, tu jest te skurado, więc jest chyba ta tak, mikromoduły, czyli ta koło zębate o bardzo drobnych zębach, dzięki czemu ta praca jest taka maślana, tak jak wszyscy lubią taką pracę. W innych multiplikatorach te koła zębate są większe, przez to są jakby większe luzy, czuć takie może czasami jakieś chrobotania, a tutaj nie. No i tu trzeba właśnie kupić w Shimano curado, żeby ten mikromodułowe koła zębate mieć. Taka zmiana przynęty na takie mikrokopytko, które naprawdę dało mi tutaj wiele ryb, nawet szczupaki. To jest niesamowite. Piękna kontrola. Zobaczcie, próbowało się tu zbrodzić. Nie wiem, czy widzicie, że jest taka luźna plecionka, ale wiecie co, tą plecionkę chyba za słabo nawinąłem. O. Jakby zbyt mały. Zbyt luźno. O, może tak. Zbyt luźno nawinięta była przeze mnie ta plecionka. I dlatego się takie dziwne rzeczy dzieją. No i pojedziemy z tym mansikiem czy relaksem, musiałbym zobaczyć co to dokładnie jest. O. Jeszcze zobaczę czy on dobrze pracuje, czy się nie obrócił jakoś do góry nogami. Już jakiś zaczepiam o jakieś kamyki, zielska, nie wiem co. A, do takiej przynęty trochę za ciężka główka. To 4 gramy, czeburaszka. Tak, ewidentnie zbyt luźna była plecionka, bo teraz o, jak już ją trochę dociągnąłem, to się nic nie robi, a rzut był taki sam. Co mnie bardzo cieszy, bo w tej chwili jest ustawiony multiplikator na totalne 0. Tak to wygląda. Curado 71 MGL. Cichutki. Zobaczcie, ta plecionka też, mimo że to jest castinga Super Power się nazywa, 4-splotówka, tania jak barsz, w ogóle bezszelestna. Wow. Ha. No to rozumiem. Mega daleki rzut. Też wędka dobrze ładuje, to jest od 2 do 10 gramów. Ale super, widać, że tu jest trochę o, za luźno i dlatego się o, potem może brodzić. Widzicie co się dzieje? O, to trzeba naciągnąć. Jest zbyt luźno nawinięta plecionka, to mój błąd. Ale on z czasem, jak się daleko rzuci, daleko, daleko, to się sam naprawi ten błąd. Porównując do Dark Wolfa, to curado. Powiem szczerze, że naprawdę one są chyba, nawet kolor jest podobny, także chyba Chińczycy się, że tak powiem, inspirowali curado. Także mogę zaryzykować stwierdzenie, że ten multiplikator od 4 gramów, bardzo z 4-gramową przynętą o takiej zwartej masie jak czeburaszka, świetnie sobie radzi. Teraz słuchajcie, szybkie ryzyko. 3-gramowa maleńka obrotóweczka. Zobaczymy, czy ten multiplikator curado 71 MGL poradzi sobie z 3-gramową obrotóweczką. O!
nie poradził sobie. Czyli 3 gramy to już za mało, żeby opanować przynętę. Zrobię tak jeszcze, rzucę spod z bioderka, tu lekko dokręcę, dam tutaj na dwójeczkę może, może to coś poprawi. Proszę, poradził sobie, rzuty nie są bardzo dalekie, ale można. 3 gramowa obrotóweczka, proszę, można, można, da się. No nie rzucę pod drugi brzeg czy coś, ale na upartego da radę. No te rzuty nie są takie dalekie, bo to już musi coś hamować niestety, żeby się nie plątało, ale można. Szybka zmiana przynęty na tamte. Test rzutu z nad głowy, bo nade mną tu nie ma ani drzewa, ani nic i lata pięknie. 4 gramy. Niesamowite. O. Tak wygląda porządna broda. Nie jakieś tam mini brudka czy coś, tylko tak wygląda porządna broda. A co zrobiłem? Zahaczyłem przy rzucie o z tyłu o krzaki. I od razu robi się takie coś. Jak to rozplątać? Próbować. I to już by było wszystko w dzisiejszym odcinku. Taki szybki wypadzik, króciutki materiał. Sprzęt jak najbardziej godny polecenia. No ale wiecie, no to Shimano Curado, górna półka. Ale mimo wszystko naprawdę 4 gramów daje radę. Jestem bardzo zadowolony. Standardowo widzimy się tu na rybach. Cześć!